I mamy pierwsze spotkanie drugiego dnia turnieju w Żyrardowie i można powiedzieć czeskie derby. Opawa kontra Krnow. Opawa w żółtych strojach, Krnow w strojach ciemnych, czarno-żółtych. 37 do 30 prowadzi Opawa. Kolejne fauny. A na trybunach najmłodszy kibic to ma kilka miesięcy? Siedem. Siedem miesięcy. Najmłodszy kibic. Kacper, tak? Mikołaj. Mikołaj! Przyszły koszykarz. Jak syn? Miejmy nadzieję, syn. Jeden już się dostał, nie? Do kadry. Do kadry, tak. Gratuluję zwycięstwa i pierwszego miejsca w Eblo. My to wszystko wiemy, widzimy, notujemy. A tu walczą Czesi. 32 sekundy do końca. Ten mecz się już skończy na korzyść pewnie Opawy. Dwa rzuty, wcześniej był faul, w końcu 12 sekund. Piłka z boku. Opawa 41, Krnow 32 i już idzie wyherowo do boju. Trudny mecz z Żyrardowym, będzie z gospodarzami, ale wiecie jakie hasło brzmi? Bić gospodarza, nie? No, najlepsi tu chyba na tym turnieju. Oni wreszcie chcą mi lecieć. Przy paski to jest najlepszy. A ty miałeś zieloną noc? Tu pasta, tu pasta. Ludek.